Pięknie, po godzinie 17, a na dworze jeszcze jasno. Oglądając to spotkanie, nie będę ukrywał, całkiem miło spędzałem swój czas. I do końca muszę wam przyznać, że w sumie nie wiem czemu. Może dlatego, że podczas transmisji nieco jeździłem na rowerku stacjonarnym, a może dlatego, że sama otoczka tego starcia była całkiem w porządku i była dobra widoczność. Nie wiem, ale wiem, że jedyną rzeczą, jakiej dzisiaj brakowało w tym spotkaniu, było strzelenie gola. Bo miałem wrażenie, że gdyby padła dzisiaj bramka, jakakolwiek, to spotkanie znacznie bardziej by się otworzyło. I byłoby znacznie bardziej emocjonujące. A przecież kilka zagrań było dzisiaj naprawdę ciekawych. Śląsk Wrocław 0, Radomiak Radom 0. Był to przy okazji debiutancki mecz na ławce trenerskiej Śląska Wrocław Piotra Tworka. I powiem szczerze, że było widać trochę pozytywów po stronie zespołu WKS-u. Chociaż nadal jeszcze przed tym klubem sporo, jak nie bardzo sporo pracy, jeśli chodzi o względy sportowe. Chociaż jeśli chodzi o względy marketingowe, to też, bo niedziela, godzina 15:30 w takim mieście jak Wrocław i frekwencja na poziomie około 5000 kibiców, no to jest koszmarny wynik. No ale już wracając do tych aspektów sportowych, no to sama defensywa Wrocławian dawała się dzisiaj czasami kiwać w banalny sposób, podobnie jak zresztą w ich poprzednich starciach. No i skuteczność Wrocławian momentami naprawdę wołała o pomstę do nieba, jak przy okazji niewykorzystanego rzutu karnego przez Szwarca. Wiadomo, że gdyby ta bramka padła, to obraz gry mógłby się całkowicie zmienić po stronie gospodarzy. Natomiast też samo podyktowanie tego rzutu karnego było w mojej ocenie dość mocno, no, kontrowersyjne, bo nie wiem, czy było tam aż tak potężne przewinienie, żeby dyktować wapno. Ogólnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o pracę sędziów w tym spotkaniu, to no, nie obyło się bez kontrowersji. Więc jak nie idzie, to nie idzie. Natomiast jeśli chodzi o zespół Śląska Wrocław, to nie popadłbym w też jakieś ultra frustrację, bo remis z Radomiakiem to ostatecznie nie jest wstyd, szczególnie, że w ostatnich minutach mogli stracić bramkę, która w sumie wpadła do siatki Silwy. I też była to dość kontrowersyjna sytuacja, bo sędzia Stefański dopatrzył się tam zagrania ręką, gdzie przy powtórkach nie byłem tego aż taki pewny. Więc trochę jest niesmak, trochę kontrowersji, trochę niedomówień, ale co zrobisz, no. A wydaje mi się, że RKS był dzisiaj mimo wszystko zespołem nieznacznie lepszym, bo miał przede wszystkim więcej ciekawszych sytuacji ofensywnych, dwie groźne chociażby Abramowicza, z czego jedna była po całkiem fajnym, rozmyślnym nawet, rzucie wolnym. Celny strzał Mauridesa, natomiast najbardziej boli mnie chyba po stronie zielonego Beniaminka, no ta niewykorzystana sytuacja Radeckiego, bo w pierwszej połowie, zaraz po wyjściu z ławki, został wypuszczony bardzo fajnie zresztą przez jednego z zawodników Radomiaka i wyszedł praktycznie sam na sam ze Szoromnikiem ze Śląska i mógł podawać na lewe skrzydło, natomiast tak się zabiegł, że ta akcja się skończyła fiaskiem. I to takim całkowitym, bo chyba nie było nawet rzutu rożnego po tym wszystkim. Więc mimo wszystko uważam, że zespół Radomiaka powinien czuć naprawdę spory niedosyt po tym spotkaniu, bo wydaje mi się, że ofensywnie prezentował się ten zespół lepiej od rywala. Ale też jak w przypadku zespołu Śląska Wrocław nie popadałbym w ultrapotężną frustrację, bo jednak Radomiak na jesień zdobył naprawdę bardzo dużo punktów. Nawet na wiosnę zdobył kilka punktów już i nie musi się raczej martwić o swój byt w lidze. Raczej bym zaryzykował stwierdzenie, że prędzej mu do walki o europejskie puchary niż o spadek. Więc nie ma powodów do obaw. Szczególnie wydaje mi się, że kibice Radomiaka braliby w ogóle taką lokatę w tabeli przed tym sezonem na takim etapie rozgrywek w ciemno. A tą lokatą jest czwarte miejsce w tabeli z 40 punktami, a Śląsk Wrocław plasuje się zaraz nad czerwoną kreską i ma 27 punktów na koncie, więc jest dość nerwowo. No ale jak to się mówi, sezon jest jeszcze długi, tak? No w sumie nikt tak nie mówi, no. Ale ja powiedziałem. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego weekendu 7000 subskrybentów i do końca tego roku 10. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, publikuję zdjęcia, udostępniam posty i podaję więcej informacji niż tu. I zapraszam was do omówienia następnego spotkania, które będzie tutaj na kanale, meczu Wisły Kraków z Lechem Poznań. I ja jestem mega ciekawy, jak tam to spotkanie się potoczy, więc no oglądajmy. Cześć!